To drzewo, co widzicie, to mój sąsiad Rafał z rodziną. Nałożyliśmy razem drzewa, przywieźliśmy od niego, sprzątał podwórko i dał mi dobrego drzewa do palenia. Musi trochę przestąć, bo leżało dłuższy czas na kopie. Także drzewo jest dobre. Musi troszeczkę przewiać go. Takie bale, grube gałęzie, dechy. To wszystko jest do palenia. Tylko jeszcze musi trochę przestnąć i przewiać. Tam, z tamtej strony też mam drzewo. Część już wyciąłem. Tu jak widzicie, pies sobie wchodzi do budy. Mam taki budę, im porobiłem. Może im ciepło. Jeść dostają co drugi dzień. A tam mam jeszcze drzewo. Nakryłem sobie płótnem, żeby mi nie mokło. Przywieźliśmy 5 razy drzewa. Tu jest kupa drzewa. O, piesek wyszedł sobie z budy, jaki zadowolony, chodź. Mój piesek, o, zadowolony z życia. Pobiega sobie trochę po ulicy, tak? Idź, biegaj. Dobry pies, idź. Grzeczny pies. Chodzi sobie luzem, ja go nie wiążę. Zgrzecz, pilnuj domu, wiesz? Chodź, chodź tu do mnie. Chodź, dobry pies. Chodź. Dobry pies, dobry, grzeczny pies. Idź, bawić się. Idź, pilnować. Także psy mam grzeczne. Nie wiążę ich, po co? Czasem sobie wyjdą, bo wiadomo, że pies to to jest turystyk. Musi chodzić wszędzie za wszystkimi sukami, prawda? Daj łapę. Dobry pies, dobry, grzeczny pies, chodź tu. O, oprze się o mnie. No, nie drap mnie, idź, idź już. Idź, lataj. Grzeczny pies, grzeczny. Tak. No, grzeczny. A tamta musi tam siedzieć. Przez to, że ucieka. Ty też uciekasz. Także tak to wygląda, kochani. Tu mam też jeszcze drzewo. Tu porządek już zrobiłem z tuszopo. Także tam mam dla jednego pieska, żeby siedział sobie luzem w budzie, bo jest pod basuka, ucieka. Tak jak te psy. Komunalna kazała mi ich wysterylizować. Cóż z tego, jak mam jedno złapaną, a druga mi uciekła. Także nie zdołam ich z tu nogą tak za nimi ganiać jak kot. Tu mam, kochani, drzewo, tu mam budę też do rozbiórki, ale dobre drzewo, ładne, szerokie dechy. Tu mam suczkę, siedzi sobie w budzie, jeść dostała, wszystko, picie też. I musi sobie siedzieć tutaj. Tu odkryłem, wszystko zrobiłem, żeby mieli świeże powietrze, dojście. Pies mnie, przy mnie chodzi, tak, Rex? Dobrze, pilnuj, pilnuj, siedź, dobry pies, dobry. Także tak to wygląda. Pies jest owszarki mieszaniec, ale dobry, nie, Reksiu? Dobry piesek. Tak. Mamy jesień, mamy już październik. Listopad, nie październik. No mamy tyle drzewa. To wszystko do pocięcia, bale. Widzicie, takie o, duże. Wszystko jest do pocięcia. Będę, potrzeba mi tej piły porządnej. Mam kamatsu, to ona się psuje, obroty się psują. Także tak to wygląda. To drzewo dostałem od mojego sąsiada naprzeciwka, od Rafała Chrycia, Tomka. Dali, pomogli mi załadować tego drzewa. No i tutaj mam i tutaj i w tej budzie drzewa sporo też. Także to jest to drzewo od Tomka i Rafała Chrycia, którzy pomogli mi załadować. Dali mi to drzewo z podziękowaniem dla nich. Tutaj drzewa mam jeszcze trochę na zimę. O! Tutaj mam drzewa na zimę też. To wszystko naszykowane, gotowe do palenia. A tu zaś dalej w tych workach
to mam drobne drzewo podziawane do rozpalania. Takie drobne patyki, jako te o. Patyki takie o. Drobne patyki do rozpalania. Tu mam w workach też napakowane tego tych patyków. Tymi patykami sobie rozpalam i palę w piecu. I tak, kochani, to wygląda życie samotnika. Ja jestem samotnikiem. Sam żyję. To jest mój dom, co w nim mieszkam. Wymarzony dom. Mój dom. Ja jestem Heniek Bryczek z Polski, in Polish, in from Poland, ja. Manager aplikacji Facebook App. Jestem administratorem aplikacji Facebook App. Lex. Pokaż się. No, grzeczny pies. Tak to wygląda. Jestem oryginalnym. Nie jestem podróbką, nie jestem robotem, tylko człowiekiem. A ten człowiek, jak ja, potrzebuje pomocy. O, co się dzisiaj dzieje? Myślałem, że to motor leci, a to samochód. Kształcie głosu motocykla. Zobaczcie, jeszcze trawa zielona. Gdzieniegdzie żółknie. Mam już szarówkę. 4 godzinę, moja flaga rozdarta. No, zadbałem wszędzie, jest czysto. Widzicie, wszystko jest czysto. Zadbałem jak umiałem, sam mieszkam i sam dbam. No, przydała mi się kobieta, ale to jest porządne obciążenie. Kłopot. Żyłem w związku 25 lat, teraz się rozwiodłem i mam spokój. Żyję sam przez 3 lata. To moje duże podwórko. Bardzo duże. Widzicie, jakie duże podwórko mam? Chodź rek ze mną. Chodź. 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 Idziemy, chodź. Krety Rio. Jeszcze ciepło będzie. Tu mam. Studnie, co latem wlewam sobie wodę do tego zbiornika, do tunelu do podlewania. Tak to wygląda. Kto nie widział, jak mieszkam, to zapraszam do oglądania mojego kanału na YouTubie. Henryk Bryczek, YouTube Channel. Zapraszam. Chodzę sobie w klapeczkach jeszcze o tej porze. O. To mój tunel, co w nim już nic nie ma. To by mój winogron był. Chodź Reksu, chodź. 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 Możesz ze mną wyjść. No. O, tu, tutaj jeszcze moje jest. To jest garden. Ogród mój. Widzicie? Ile tutaj roboty na jednego człowieka jest? Bardzo, i to bardzo dużo. Nie jest to takie proste obrobić to wszystko. Chodź Rocz. Powiem wam jeszcze, że widzicie? To wszystko obrósł sam. No to trzeba pracy, naprawdę. Człowiek się starzeje, mniej siły jest niż kiedyś. Ale jeszcze jak jest, to jest. Ten kwiat, to jest kwiat listopada. Widzicie, już zaczyna go przymrozki brać. O, przymrozki już, po kwiacie będzie jeszcze trochę. Już zaczyna gnić, ale się utrzymuje. Przez te przymrozki, tutaj zobaczcie, następna róża. Pąk ma, będzie kwitła. Jak nie będzie tego zimna, to jeszcze zakwitnie.
To mam taki właśnie klomb kwiatów. Tutaj zaś jest szosa łącząca niektóre miejscowości. Jak tu jest Cyców, Urszulin, a tam jest Puchaczów. Łęczna w tamtą stronę. To jest jesień, to widzicie, wszystko opadnięte, liści nie ma, nic. Tak to wygląda, kochani. Ja Info Poland. Henio Bryczek, wizualny narrator, youtuber światowy. Salam alejkum. Chciałem pozdrowić Królestwo Arabii Saudyjskiej, prince Hanman Mohammed bin Salman. Pozdrawiam. Także pozdrowić chciałem familię z Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj. Salam alejkum. Pozdrowić także rodzinę, familię z prince Hanman Mohammed bin Rashid Al Maktoum Dubaj. King prince. Salam alejkum. Inshallah. Jak to mówią, salam alejkum. Malejkum sala. Salam. Pozdrawiam wszystkie rodziny polskie i zagraniczne. Życzę wam wszystkiego dobrego. Idziemy dalej, pooglądamy, a pies mi cały czas towarzyszy, jest ze mną, grzeczny, tak? Tu chodź. Chodź. O, to mój pies, no ładnie, trzymaj się. O, to mój pies, ładny piesek, daj buziaka. Dobry pies. Uciekaj, idziemy, chodź. Chodź, idziemy, chodź. Garden, maliny moje. A tam po drugiej stronie, co słychać te odgłosy, to mam Rafała, mojego znajomego, co reperuje motocykle, krosy, jednoślady, no i dwuślady, bo i kłady. Słychać, brzęczy. Tak, idziemy do domu, bo już się ciemno robi. To teraz pora jest inna. Czwarta godzina to już szaruwa. Tam też jest, jak widzicie, dużo miejsca. Mam. O. Widzicie, ile miejsca? Bardzo dużo miejsca. Zachmurza się. Pogoda się zaczyna psuć. Ale piesek ze mną chodzi cały czas. Idź do przodu, leć. O. Puściłem go na ogród. Chodź do domu. Rex, do domu. Idziemy już, chodź. Pobiegałeś sobie? Dobrze. Poszedł do domu, jaki grzeczny, słucha się. Ale niedawno nie było go, bo sobie poszedł na suki. Pies to pies, to jak turystyk. Musi chodzić. No, pilnuj domu. Muszę uważać, żeby jak stanę, bo pełno gównie na tym podwórku. No, jak pieski luźne sobie chodzą, to załatwiają się gdzie chcą. Pilnuj domu. Tak, pilnuj. Nie wolno nigdzie iść. Tak to, kochanie, wygląda. Tak mieszkam. Duże podwórko. Każdy myśli, że mam już taką posiadłość, to jestem bogaty. To nieprawda.